Mają aktywizować osoby z niepełnosprawnościami, edukować kulturalnie oraz pomagać w pokazywaniu własnych uczuć, myśli czy emocji. Mowa o plastycznych warsztatach terapeutycznych, jakie miały miejsce w środowiskowym domu samopomocy przy ulicy Nawojowskiej w Nowym Sączu. Warsztaty odbyły się na podstawie specjalnie przygotowanych scenariuszy i są częścią projektu Maria Wnęk – Świat malowany duszą kobiety, realizowanego przez Fundację Nowe Kierunki w ramach konkursu Mecenat Małopolski dofinansowanego przez Województwo Małopolskie. Pejzaż Małopolski, widziany oczami osób niepełnosprawnych, farby i tak jak mówię, tak jak oni widzą naszą Małopolskę, tak to potem uwidocznimy na wykonanych przez te osoby niepełnosprawne pracach. Ten scenariusz zawiera w sobie bardzo dużo elementów artterapeutycznych, czyli staramy się zastosować terapię przez sztukę, wykorzystując też informację, którą za chwileczkę zdobędą podopieczni. Zacznijmy od takiego wywiadu wprowadzającego, następnie za pomocą kilku pokazowych prac, które będą im udostępnione, będą mogli przenosić swoje wrażenia, myśli i to, co czują w danej chwili na przysłowiową kartkę, czy na przykład blejtram, który będzie im służył jako podobrazie do stworzenia swojego dzieła. Tematem warsztatów jest małopolski pejzaż, a inspiracją do tworzonych prac pochodząca z Olszanki Maria Wnęk, jedna z najsłynniejszych przedstawicielek sztuki art brut na świecie. Inspiracją do stworzenia różnych dzieł w różnych technikach plastycznych będą obrazy, które Maria Wnęk pokazywała całemu światu. Przecież była artystką znaną na całym świecie, jak sama o sobie wspominała. Faktycznie zmagała się również z niepełnosprawnością intelektualną. Miała schizofrenię, bardzo często również była leczona w szpitalu psychiatrycznym w Krakowie. I wydawać by się mogło, że w tym okresie społeczeństwo nie za bardzo akceptowało ją w swoim środowisku. Wydaje mi się, że z podobnym dysonansem spotykam się w dniu dzisiejszym. Dlatego też chcąc trochę złamać ten stereotyp, chcemy, żeby stała się inspiracją, taką też trampoliną do tego, żeby za pomocą sztuki można było coś fantastycznego stworzyć. Osoba Marii Wnęk, która także borykała się z chorobą psychiczną, może być impulsem do działania dla osób niepełnosprawnych, twierdzi Renata Zaczyk, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu. Daje podopiecznym domu możliwość pokazania swoich zainteresowań i talentów. To jakby daje taki impuls dla naszych podopiecznych, że to, że się jest osobą chorą, niepełnosprawną, to nie znaczy, że nie można niczego pięknego stworzyć. To da im takiego przysłowiowego kopa i motywację do tego, żeby też chwalić się swoimi pracami. Uczestnicy warsztatów także w trakcie codziennych zajęć chętnie sięgają po wszelkie środki artystycznego wyrazu. Rysują, malują, rzeźbią, szydełkują czy tkają. To, jak przekonują, uspokaja. Tak, ja lubię właśnie tak wyszywać i malować też. Czasami sobie zmieniam technikę właśnie. A dużo tych prac powstaje? Tak. Dużo pani stworzyła? Tak. To, co to daje takie malowanie? Rysowanie, tkanie? Mnie to chyba uspokaja. Przede wszystkim uspokaja wewnętrznie i można się zrealizować. Bardzo dużo można przelać na papier, czy na płótno, czy wyhaftować to, co się czuje. Prac powstaje więc dużo, ale pomysłów nie brakuje. Wyszywam, maluję, sznurków pleciemy różne ciekawe inspiracje, także jest co robić. Największym moim osiągnięciem jest wyszycie Jezusa i jestem z tego bardzo szczęśliwa, że mi się udało to zrobić. Wszystkie przygotowane w trakcie warsztatów prace wezmą udział w konkursie pod nazwą Małopolski pejzaż widziany moją duszą, będącym także częścią projektu dotyczącego Marii Wnęk. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu, a zwycięskie projekty będzie można zobaczyć w trakcie wystawy prezentującej dzieła malarki. Wernisaż wystawy zaplanowano na 15 września w Galerii Miasteczka Galicyjskiego.